W styczniu 2004 roku Azja zmagała się ze skutkami gigantycznego tsunami, próbując otrząsnąć się po tragedii, która pochłonęła życie 160 tysięcy ludzi. Niestety nie było to zdarzenie wyjątkowe. Takie katastrofy miały miejsce wcześniej i na pewno wydarzą się w przyszłości. Przed 122 laty podobna klęska żywiołowa nawiedziła ten sam aktywny geologicznie rejon Indonezji. Nie była jednak spowodowana przez podwodne trzęsienie ziemi, jak grudniowe tsunami, lecz przez wulkan Krakatau. W tym filmie opowiemy o jego wybuchu, a przy okazji przedstawimy pierwsze nieporadne próby zrozumienia potęgi sił drzemiących wewnątrz Ziemi. Krakatau. Wczesnym rankiem 20 maja 1883 roku grupa rybaków, która akurat przebywała na wyspie Krakatau, zaobserwowała początek erupcji wulkanu. Wkrótce Indonezję miał nawiedzić straszliwy naturalny kataklizm. Kilka miesięcy później wyspę rozsadziła eksplozja, której siła równała się wybuchowi 150 milionów ton trotylu. Jej huk było słychać na 1/12 powierzchni Ziemi. Fale uderzeniowe rozeszły się po całym globie. Wibracje przenosiły się przez powietrze, a nie przez Ziemię. To nie było trzęsienie Ziemi. Eksplozja spowodowała także powstanie fal tsunami, dwukrotnie wyższych od tych z 2004 roku. Obróć statek dziobem do fal. Te gigantyczne fale zniszczyły 165 indonezyjskich miast i wiosek, zabijając 36 tysięcy osób. W ciągu kilku godzin wiadomości o katastrofie obiegły cały glob, a ówcześni naukowcy próbowali zrozumieć procesy geologiczne, które ją spowodowały. W tym programie, w oparciu o relacje i pamiętniki naocznych świadków, spróbujemy ustalić, co wydarzyło się w ciągu kilku miesięcy poprzedzających najsłynniejszą erupcję wulkanu. Marzec 1883 roku, 6 miesięcy przed erupcją. W 1883 roku Ketimbang, położony na południowym krańcu Sumatry,
stanowił wysuniętą placówkę holenderskiego imperium kolonialnego. Wydawało się, że nic nie zakłóci codziennego rytmu życia w tej ludnej nadmorskiej osadzie, która znajdowała się 37 km od wyspy Krakatau. Sumbi, dziewczyna z wioski, zaczynała swój pierwszy dzień pracy jako niańka syna wysokiego urzędnika holenderskiego. Jego żona, pani Beering, która jako jedna z nielicznych Europejek w tym rejonie nie mogła bratać się z tubylcami, czuła się bardzo samotna. Jej dzienniki zawierają wyjątkowo dokładny opis erupcji. Nazywa się Jani. Jest cudowny. Pobaw się z nim przez chwilę. Idź już, mam wiele spraw. Willem Beering, mąż pani Beering, był odpowiedzialny za utrzymanie kolonialnego prawa i porządku w Ketimbang. Codziennie rano organizował naradę, na której omawiano problemy administracyjne. Beering był wszechstronnie wykształcony, znał prawo koraniczne, miejscowe języki oraz podstawy geologii. Indonezja leży na 4000 wysp. Największe z nich to Jawa i Sumatra. Beieringowie mieszkali na południowym krańcu Sumatry, w Ketimbang, który od Krakatau dzieliło tylko 37 km. Tuż obok Krakatau przebiegał ruchliwy szlak morski, nazywany cieśniną sundajską. Zaś niedaleko wyspy znajdowały się nisko położone i gęsto zaludnione wybrzeża zachodniej Jawy i południowej Sumatry. W nadchodzących miesiącach to usytuowanie wyspy miało przynieść tragiczne konsekwencje. Aby ułatwić żeglugę wzdłuż wybrzeża Jawy, zbudowano latarnie morskie. Najbliżej Krakatau znajdowała się latarnia w Anyer. Niedawno zatrudniony nowy latarnik Tomang jako jeden z pierwszych miał zaobserwować erupcję wulkanu. Był żonaty i miał syna. Jeszcze bliżej Krakatau znajdował się holenderski parowiec gubernator generalny Laudon, który regularnie kursował przez cieśninę sundajską. Panowie? Statkiem dowodził były oficer holenderskiej marynarki wojennej, kapitan Lindemann. Wszystko ma błyszczeć. Dla kapitana i jego załogi spokojny wulkan na horyzoncie był tylko jednym z wielu punktów orientacyjnych. Krakatau drzemał przez ponad 200 lat, ale siły działające wewnątrz ziemi wkrótce miały go obudzić.
W marcu 1883 roku pojawiły się pierwsze zapowiedzi kataklizmu. Zaczęły się słabe, niewyczuwalne dla ludzi drgania ziemi. Co się dzieje? Czym się martwisz? Spokojnie. ...133 km na wschód od Krakatau, na północnym wybrzeżu Jawy, znajdował się ruchliwy port Batavia. Batavia, czyli dzisiejsza Jakarta, była stolicą holenderskich Indii Wschodnich i głównym ośrodkiem handlu przyprawami. Od XVII wieku Holandia zajmowała dominującą pozycję w handlu na Dalekim Wschodzie. Orientalne przyprawy i surowce naturalne były wysoko cenione. Holendrzy bezwzględnie eksploatowali indonezyjskie zasoby, eksportując wszystko od złota, kauczuku i cukru, po cynamon, pieprz i drewno. Liczne statki handlowe bezustannie kursowały do Europy i z powrotem. Każdy z nich przepływał przez cieśninę sundajską i mijał wyspę Krakatau. Kwiecień w roku 1883, 5 miesięcy przed wielką erupcją. W 1883 roku dr Van der Stok był dyrektorem Obserwatorium Meteorologicznego i Magnetycznego w Batavii. Do jego obowiązków należało zgłaszanie władzom wszelkich oznak aktywności sejsmicznej. Jako żona holenderskiego urzędnika w Batavii, pani Van der Stok musiała podporządkować się sztywnym normom społecznym. W efekcie jej życie było zdominowane przez nudę i gorące pragnienie powrotu do domu. W Batavii mieszkał także Szurman, młody i energiczny geolog. Szurman specjalizował się w wulkanologii, ale w 1883 roku nauka ta była dopiero w powijakach. Doktor Van der Stok był odpowiedzialny za monitorowanie aktywności sejsmicznej na obszarze Indonezji. Jako naukowiec stawiał sobie pytanie, czy możliwe jest zrozumienie procesów geologicznych w tym rejonie i przewidywanie ewentualnych kataklizmów. Doktorze, przyniosłeś pan moje książki? Jeszcze ich nie skończyłem. Znasz 11 przykazanie? Mam kłopoty z 10. Będziesz zwracał pożyczone książki. Bóg jest bibliotekarzem? Gdyby był, raziłby cię teraz piorunem. Zastanawiam się, czy ma pan coś o zachowaniu zwierząt. Zna pan tę japońską opowieść o sumach? Zachowują się dziwnie przed trzęsieniem ziemi. Naprawdę? Sam pan widziałeś, jak zwierzęta domowe zachowują się przed burzą. Chyba nie mam niczego na ten temat. To znaczy, że trzeba napisać o tym książkę. Zachowanie zwierząt może pomóc w przewidywaniu pogody i trzęsień ziemi. Chińczycy używają koników polnych. Moglibyśmy porównać nasze pomiary z zachowaniem zwierząt. Wystarczy. To już nie nauka. Oczywiście, że nauka. Wszystko jest nauką. Muszę kupić psa. Nie zapomnij pan o moich książkach. W pobliżu Ketimbang, na gęsto zaludnionym wybrzeżu Sumatry, mieszkał rybak Ajib. Był jednym z miejscowych przywódców duchowych i pełnił rolę strażnika tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Holendrzy uważali, że to przesąd, ale miejscowi wierzyli, że w wulkanie Krakatau mieszka ziejący ogniem bóg Orang Aliyeh.
Adjib był przekonany, że dotychczasowe erupcje wulkanu Krakatau to przejaw gniewu Boga i uważał, że któregoś dnia góra wybuchnie ponownie. Rosnące wewnątrz wulkanu ciśnienie dawało się już odczuć na powierzchni. Magma zaczęła przebijać się ku powierzchni, dając początek erupcji wulkanu położonego 37 km od brzegu. Erupcja wulkanu Krakatau przed 122 laty była kamieniem milowym na naszej drodze do zrozumienia roli wulkanów w wewnętrznym życiu naszej planety. Mike Rampino jest profesorem geologii w Uniwersytecie Nowojorskim. Jego badania dają odpowiedź na pytanie, dlaczego wybuch Krakatau był tak potężny. Po raz pierwszy od 26 lat ponownie odwiedził Indonezję. Erupcja Krakatau w 1883 roku jest jedną z najważniejszych erupcji w historii nauki. Miała decydujące znaczenie dla rozwoju wulkanologii. Po raz pierwszy do wybuchu doszło na oczach wielu obserwatorów rozrzuconych na lądach i oceanach całego świata, dzięki czemu uzyskaliśmy globalny obraz tego zjawiska. Zniszczenia nie były spowodowane przez erupcję, lecz tak jak w 2004 roku, przez wywołaną przez nią falę tsunami. Wulkanolog Bill Maguire z Uniwersytetu Londyńskiego jest specjalistą od tsunami, ale szczególnie interesuje go tsunami towarzyszące erupcji Krakatau. W tamtym czasie nikt nie wiedział, że wulkan położony 30 km od brzegów Jawy stanowi takie zagrożenie. Choć na wyspę opadały popioły i w oddali było widać płomienie, nie wiedziano, że może dojść do kataklizmu. Po prostu nie wiedziano wtedy, że po erupcji pojawi się tsunami. Aby przekonać się, jak Krakatau wyglądał w 1883 roku, Mike Rampino pojechał do Parku Narodowego Tengger Bromo we wschodniej części Jawy. Indonezja jest największym skupiskiem wulkanów na świecie. Znajduje się tu 17% wszystkich czynnych wulkanów. O świcie ze szczytu góry Penanjakan widać rząd wulkanów stojących w odstępach kilku kilometrów. To perła Indonezji. Piękno zrodzone z pierwotnej siły. W geologii znana jest zasada, że im piękniejszy krajobraz, tym bardziej dynamiczne są siły, które go kształtują. A trudno znaleźć coś bardziej dynamicznego niż procesy wulkaniczne. Dzięki temu mamy tu wspaniałe wulkany, z których kraterów wydostają się chmury gazów z popiołem. Uważamy, że to piękny i magiczny widok, ale świadczy on o tym, że pod ziemią kryją się niezwykle groźne siły.
such a dangerous situation. Duża liczebność wulkanów w Indonezji wynika z położenia geograficznego tego kraju. Archipelag rozpoczyna się na północy Sumatry i ciągnie się przez 4700 km na południe. Powstał w wyniku ścierania się dwóch gigantycznych płyt tektonicznych. Tworząca dno oceanu płyta indo-australijska spotyka się tu z kontynentalną płytą birmańską. W efekcie cięższa płyta oceaniczna wsuwa się pod lżejszą kontynentalną. Gdy dwie płyty zderzają się, jedna spycha drugą w głąb ziemi. Ten proces nosi nazwę subdukcji. Gdy skorupa ziemska zostanie wepchnięta do wnętrza ziemi, skały roztapiają się i część z nich poprzez szczeliny i pęknięcia ponownie wydostaje się na powierzchnię w postaci lawy. Indonezyjskie wulkany znajdują się nad strefą subdukcji. Ale o sile erupcji Krakatau zadecydował jeszcze jeden czynnik. Między Jawą a Sumatrą strefa subdukcji zmienia kierunek. Tu w skorupie ziemskiej tworzą się szczególnie duże szczeliny. I takie właśnie znajdowały się dokładnie pod wulkanem Krakatau. W tym miejscu, na zagięciu strefy subdukcji, powstają olbrzymie naprężenia i w efekcie rozległe szczeliny, przez które na powierzchnię z wnętrza ziemi magma wydostaje się szerokim strumieniem, powodując gigantyczne erupcje. Wulkanologom udało się odtworzyć burzliwą historię Krakatau. W 416 roku naszej ery wulkan, praktycznie rzecz biorąc, wyleciał w powietrze. Przez kolejne 1200 lat, w wyniku serii mniejszych erupcji, pojawił się znowu. Małe erupcje zmniejszały ciśnienie tworzone bez przerwy przez potężne procesy geologiczne pod wyspą. Ale z czasem gęsta lawa zakorkowała krater i przewód wulkaniczny, uniemożliwiając wydostawanie się gazów i magmy z wnętrza ziemi. Erupcje ustały i wulkan Krakatau zmienił się w bombę zegarową. Maj 1883 roku, 4 miesiące przed wielką erupcją. Wszystko w porządku, dziękuję. Anno? Może po południu pójdziemy na spacer? Jestem zajęty. Wiem. Chyba całe życie będę czekała, aż znajdziesz dla mnie czas. Może jutro. Obiecujesz? Tak. Nie, nie mogę. Muszę napisać raport i wysłać go do Batavii. Jeden dzień nie zrobi chyba różnicy. Zrozum wreszcie, że mam swoje obowiązki. Ponieważ siła wstrząsów stale rosła, Bejernik musiał zgłosić to władzom w Batavii. Nie wiedział jednak, skąd pochodzą wstrząsy i co je powoduje, dlatego nie był świadom niebezpieczeństwa czającego się w odległości zaledwie 37 km. Maja 1883 roku, 16 tygodni przed wielką erupcją.
Tuż przed północą 9 maja 1883 roku olbrzymie ciśnienie narastające od dawna głęboko pod ziemią rozerwało skorupę ziemską pod Krakatauą. Przyciskająca się w stronę powierzchni magma wywołała silny wstrząs. Tamtej nocy latarnik Tomang zaobserwował nagłe uspokojenie się wód w cieśninie sundajskiej. Siła, która unieruchomiła ocean, musiała być gigantyczna. Był to pierwszy udokumentowany sygnał ostrzegający przed erupcją Krakatau. 20 maja 1883 roku, 14 tygodni przed wielką erupcją. Jedenaście dni po pierwszym wstrząsie, rankiem 20 maja, spokojna dotąd wyspa Krakatau nagle ożyła. Olbrzymie ciśnienie narastające w wulkanie w końcu znalazło ujście. Po chwili huk eksplozji dotarł do Ketimbang. Co się dzieje? Kapitanie, tam. Mój Boże. Trzymaj kurs. Świadkami pierwszej erupcji byli marynarze kilkunastu statków w cieśninie sundajskiej, w tym kapitan Lindemann. Po kilku minutach grom dźwiękowy dotarł do odległej o 130 km Batawii. Gdy popękała porcelana jego żony, dr Van der Stok zapisał godzinę. Była 10:55 rano. Początkowo sądził, że to trzęsienie ziemi. Zarejestrował pan wstrząs? Co pokazują instrumenty? To nie trzęsienie ziemi. Poczułem wstrząs, a pies... Daj pan spokój z psem, spójrz na to. Igła przesuwała się w poziomie. Te wibracje są przenoszone przez powietrze, a nie przez ziemię. To nie jest trzęsienie ziemi. Czyli to wulkan? Chyba tak. Wreszcie. Od dawna na to czekałem. Co mamy o wulkanach? Jednym z instrumentów pomiarowych w obserwatorium Van der Stoka był deklinometr, którego niezwykle czułe igły były w stanie rejestrować najsłabsze drgania ziemi i powietrza.
Patrząc na odczyt deklinometru, van der Stok zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z falą uderzeniową, której źródło znajdowało się w odległości niemal 150 kilometrów. Ale nawet van der Stok nie był w stanie przewidzieć skali zniszczeń, jakie miał spowodować Krakatau. Kapitan Lindemann był naocznym świadkiem pierwszej erupcji. Jego dziennik pokładowy stanowi bezcenne źródło informacji. Dwudziestego maja o godzinie 10:30 rano zaobserwowano erupcję wulkanu na wyspie Krakatau. Na naszych oczach nad wyspą uniósł się biały obłok, rósł w górę przez pół godziny i osiągnął wysokość 11 kilometrów. Następnie rozpostarł się jak parasol i niesiony zachodnim wiatrem przesłonił niemal całe niebo. Ta pierwsza erupcja była jednak tylko preludium wielkiego wybuchu. Krakatau w końcu obudził się ze snu. Wulkanolog Mike Rampino przemierza wulkaniczną równinę nazywaną Morzem Piasku, by dotrzeć do jednego z najbardziej aktywnych wulkanów w Indonezji. Wulkan Bromo pod wieloma względami przypomina Krakatau. Zasila go magma przedostająca się przez szczeliny powstające w strefie subdukcji, a jego krater ma podobne rozmiary co krater Krakatau. Jednak Bromo regularnie uwalnia narastające w nim ciśnienie. W ciągu ostatnich 200 lat wybuchał 50 razy, ale nigdy na tak olbrzymią skalę jak Krakatau. Pierwsza erupcja Krakatau z 20 maja 1883 roku była typowym początkiem eksplozywnej erupcji wulkanicznej. Nastąpił wybuch i kolumna popiołu oraz pary uniosła się w tym wypadku bardzo szybko, na wysokość ponad 10 km. Wcześniej przez ponad 200 lat wulkan był zatkany czopem zastygłej magmy oraz skał, ale w końcu rosnące ciśnienie rozsadziło tę przeszkodę. To dało ujście magmie zgromadzonej w komorze pod wulkanem. Wyskoczyła jak szampan z odkorkowanej butelki, a właściwie jak uprzednio porządnie wstrząśnięty szampan. Ten silny wybuch zapoczątkował całą serię erupcji, które nastąpiły w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Dwudziestego pierwszego maja 1883 roku, 14 tygodni przed wielką erupcją. Gdy do Batawi zaczęły napływać relacje naocznych świadków erupcji, władze nakazały Willemowi Bejernikowi, by udał się na Krakatau i zbadał skalę zjawiska. Następnego ranka Bejernik i Ajib popłynęli w stronę wyspy Krakatau. Zwykle pięknie górujący na horyzoncie wulkan spowijała teraz chmura cuchnącego siarką gazu. Podróż była wyjątkowo powolna. O 4:00 po południu wciąż nie było wieści od Bejernika.
Zatrzymaj się. Zawracaj. Choć Bering tylko zbliżył się do wyspy, było dla niego jasne, że Krakatau jest bardzo niebezpieczny. Po powrocie, zaniepokojony Bering przesłał telegraficznie swój raport do obserwatorium doktora van der Stocka w Batavii. Natychmiast trafił on do rąk gubernatora. Dyrektorze, niech pan zgadnie. Przyniosłeś pan moje książki? Nie, płynę na Krakatau. Gubernator kazał mi sporządzić raport. Dlaczego pan? To ja powinienem tam płynąć. To ja przyniosłem mu wiadomość z Ketting Bank. Pewnie uznał, że nikt nie będzie po mnie płakał. Pan jest żonaty. Wrócę za kilka dni. Nie mogę puścić Shurmana samego. Dwudziestego 7 maja 1883 roku Shurman i van der Stock dotarli na Krakatau. Sądzili, że erupcja wulkanu trwa nadal, ale na miejscu zaskoczyła ich cisza. Gdy zaczęli wspinać się po zboczach krateru, zobaczyli zwęglone i dymiące połacie lasu. Te drzewa powaliła potężna siła. Cały las został zniszczony. Co pan o tym sądzisz? Wygląda to tak, jakby przeszła tędy ognista trąba powietrzna. Niezwykłe. To prawda. Raport Shurmana stanowi bezcenne źródło informacji o zniszczeniach na wyspie. Idąc w ślady najdzielniejszych, a chyba i najbardziej nierozważnych, wspięliśmy się po nagim zboczu, na którym nie było nic prócz luźnego popiołu. Straszny był ów widok opustoszałego krajobrazu, który przedstawiał sobą obraz kompletnego zniszczenia. Wszędzie unosił się cuchnący dym, który wywoływał mdłości. Oprócz dymu w produktach gazowych dało się wyczuć siarkowy kwas, o czym świadczyła jego charakterystyczna woń.
Próbki zebrane przez badaczy są bezcennym źródłem informacji o materiale wulkanicznym wyrzuconym w pierwszej fazie erupcji. Chyba tak wygląda piekło. Powinniśmy wracać. Chcę zobaczyć krater. Nie mamy czasu. Ja tam idę. Sherman? Nie. Za bardzo przyzwyczaił się pan do wygód. Idziemy. Już niedaleko, doktorze. Wkrótce zniknęły resztki roślinności i przed sobą zobaczyliśmy wielki słup dymu. Wspięliśmy się na ostatnie wzniesienie i stanęliśmy na krawędzi krateru. Schurman i Van der Stok sądzili, że gwałtowna erupcja dobiegła końca. Nie wiedzieli, że za 3 miesiące wyspę Krakatau rozsadzi gigantyczna eksplozja. Wulkanolog Mike Rampino stoi na krawędzi krateru wulkanu Bromo we wschodniej części Jawy. Krater Bromo ma podobne rozmiary co krater Krakatau, który ujrzał Schurman. Schurman w pewnym sensie był pionierem wulkanologii. W owym czasie nauka ta wciąż była w powijakach i niewiele wiedziano o zachowaniu wulkanów. Wyprawa na Krakatau była pierwszym studium przypadku, które dostarczyło nam informacji o działaniu wulkanów. Schurman postąpił bardzo rozważnie, zbierając próbki materiału wyrzuconego przez wulkan w pierwszej fazie erupcji. Oczywiście Schurman powinien był wiedzieć, że wyspa Krakatau była bardzo niebezpiecznym miejscem. Ale obaj uczestnicy tamtej wyprawy nie zdawali sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo się narażali. Dziś wulkanolodzy tacy jak Mike Rampino dobrze wiedzą, że zniszczenia na zboczach Krakatau zostały spowodowane przez tak zwany spływ piroklastyczny. Mieli dużo szczęścia, że w tamtym czasie wulkan był mniej aktywny, bo jego zbocza zostały zniszczone przez lawinę gorących popiołów, gazów i skał. Podczas pierwszej erupcji Krakatau wyrzucił w powietrze olbrzymie ilości popiołu, ale prawdziwe niebezpieczeństwo stanowiły potoki cięższego materiału spływające po jego zboczach. Z
Spływy piroklastyczne błyskawicznie spopielają wszystko, co stanie im na drodze. Pod koniec maja 1883 roku wulkan Krakatau znów stał się względnie spokojny. Przez 3 miesiące po wyprawie Shurmana jedynymi oznakami aktywności wulkanu były słup dymu i następujące od czasu do czasu pomruki. Wierząc, że erupcja dobiegła końca, mieszkańcy wybrzeża zachodniej Jawy i południowej Sumatry powrócili do swoich codziennych zajęć. To typowe dla eksplozywnych wulkanów, że w pierwszej fazie aktywności, po pierwszych erupcjach, wulkan znów się uspokaja. To naprawdę bardzo niebezpieczna cecha, ponieważ sprawia, że bardzo trudno przewidzieć, kiedy nastąpi najsilniejszy wybuch. W niektórych wypadkach erupcja następuje już po tygodniu, ale Krakatau eksplodował dopiero 3 miesiące po pierwszej erupcji. W takiej sytuacji istnieje groźba, że okoliczni mieszkańcy uznają, że niebezpieczeństwo minęło i są bezpieczni, co niestety nie zawsze jest prawdą. Wielka erupcja, 26 sierpnia 1883 roku, 10 rano. Na wybrzeżu zachodniej Jawy i południowej Sumatry dzień 26 sierpnia 1883 roku rozpoczął się jak każdy inny. Ale przed upływem 24 godzin Krakatau miał przestać istnieć wskutek wielkiego wybuchu, powodując jednocześnie gigantyczne zniszczenia w całym regionie. Holenderski statek gubernator generalny Laudon przygotowywał się do regularnego rejsu przez cieśninę sundajską. To parafina? 25 beczek. Dobrze. Sześć minut po 13 w niedzielę 26 sierpnia 1883 roku wszystkie 4 kratery na wyspie Krakatau zaczęły nagle wyrzucać olbrzymie ilości materiału wulkanicznego. Gigantyczne ciśnienie narastające przez stulecia musiało w końcu znaleźć ujście. Rozpoczęła się największa erupcja wulkanu w udokumentowanej historii ludzkości. Za kilka godzin siły uwolnione podczas potężnej eksplozji wulkanu miały zniszczyć gęsto zaludnione wybrzeża zachodniej Jawy i południowej Sumatry.
Gdy w porze obiadowej 26 sierpnia rozpoczęła się erupcja wulkanu, sytuacja pogarszała się z godziny na godzinę. Co 10 minut następowały potężne eksplozje, a nad wulkanem unosił się wielki słup pary i popiołu, który wkrótce osiągnął wysokość 25 kilometrów. Na statki przepływające przez cieśninę sundańską spadły olbrzymie ilości popiołu. Późnym popołudniem było już tak ciemno, że ludzie z trudem mogli dostrzec własne ręce. Wybuchom wulkanu towarzyszyły trzęsienia ziemi, zaś po jego zboczach pędziły potoki materiału wulkanicznego nazywane spływami piroklastycznymi, które wpadały do morza. Wielka erupcja, 26 sierpnia 1883 roku, godzina 16:25. Tamtego popołudnia najbliżej Krakatau znajdował się parowiec gubernator generalny Loudon. Trzymajcie się z dala od brzegu. Wkrótce pokład statku pokrył gorący, lepki popiół. Wyrzućcie parafinę do morza, zanim wybuchnie. Wszystkie beczki za burtę. Wieczorem 26 sierpnia głośne eksplozje Krakatau słyszano już w odległej o 133 km Batawii. Wkrótce też popiół zaczął opadać na położony 37 km od wulkanu Ketimbang. Musimy uciekać. Przygotuję Janiego. Weźmy wodę i jedzenie. Muszę tu zostać. Musimy uciekać. Nie mogę opuścić mojego stanowiska. Słyszysz to? Bóg jeden wie, co się stanie za chwilę. Zostajemy. Muszę sprawdzić, co dzieje się w osadzie. Sierpnia 1883 roku, 5:30 rano. Wczesnym rankiem następnego dnia szary popiół dotarł do Batawii, nadając tropikalnemu miastu niespotykany tu zimowy wygląd. O 5:30 rano nastąpił pierwszy z czterech gigantycznych wybuchów Krakatau. Spływy piroklastyczne zeszły po zboczach wulkanu, a potężne osunięcia morskiego dna wywołały olbrzymie fale. Po chwili dostrzegły je załogi statków w cieśninie sundańskiej. Mój Boże! Obróć statek dziobem do fal.
Gdy pierwsze fale dotarły do wybrzeży Jawy, zmniejszyły prędkość i wypiętrzyły się, pokazując prawdziwą potęgę tsunami. Dziś po starej latarni morskiej, wanier, pozostały tylko masywne, grube na 2 metry fundamenty. Mimo że budynek latarni miał silną konstrukcję, nie wytrzymał spotkania z tsunami. W pierwszej chwili wydawało się, że latarnia przetrwa, ale potem uderzył w nią wielki, ważący przypuszczalnie około 600 ton fragment rafy koralowej, porwany z dna morza przez tsunami. Uderzenie przewróciło latarnię, a jej szczątki porwała woda. 2 lata później obok fundamentów starej latarni zbudowano nową. Nowa latarnia ma wysokość 40 metrów. Taką samą wysokość miała największa fala. Patrząc w dół, trudno uwierzyć, że fala tsunami mogła być tak olbrzymia. Taka fala mogła całkowicie zniszczyć ten region. Należy pamiętać, że nie była to pojedyncza fala, jak te, które łamią się przy plaży. Fale tsunami miewają długość kilkuset metrów, a nawet kilku kilometrów. Jeśli taka potężna ściana wody wedrze się na ląd, zniszczy dosłownie wszystko. Na samym wybrzeżu zginęło 19 600 Jawajczyków. Te czarno-białe fotografie wykonane 122 lata temu ukazują znany nam już widok zniszczeń. Tsunami z 2004 roku spowodowało większe zniszczenia i zabiło więcej ludzi, ponieważ było spowodowane przez osunięcie się olbrzymiego obszaru dna oceanu. Fale, które powstały po erupcji Krakatau, były znacznie wyższe, ale szybciej traciły energię i ich zasięg nie był tak duży. Tsunami zabrało cały piach z plaży i zniszczyło wszystko, co stanęło mu na drodze. Można było odnieść wrażenie, że to koniec świata, ale najgorsze miało dopiero nadejść. O godzinie 6:44 rano 27 sierpnia 1883 roku doszło do kolejnego wybuchu o sile 1000 bomb atomowych, który dosłownie rozerwał wyspę na strzępy. Przez niemal 100 lat wulkanolodzy próbowali dociec, dlaczego ta niewielka wyspa w środku archipelagu malajskiego eksplodowała z taką siłą. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, Mike Rampino wyruszył na jedyną istniejącą dziś część wulkanu, wyspę Rakata. Rampino po raz pierwszy odwiedził Krakatau w 1979 roku, by obejrzeć pozostałości po erupcji.
Teraz powrócił tu z miejscowym przewodnikiem Samsulem, by potwierdzić swoją hipotezę. Pierwszy raz byłem tu z grupą naukowców, z którymi badałem materiał piroklastyczny będący pozostałością po erupcji z 1883 roku. Chodziło nam przede wszystkim o ustalenie, co wywołało tak potężny wybuch. Według pierwszej hipotezy o skali erupcji Krakatau zadecydowała woda morska, która wdarła się do wnętrza wulkanu i weszła w kontakt z niezwykle gorącą magmą. Jednak ta hipoteza upadła. Zastanawialiśmy się, czy gwałtownej eksplozji nie spowodowała woda, która dostała się do wnętrza wulkanu. W takich przypadkach wulkan wyrzuca bardzo drobne okruchy pumeksu, rozdrobnionego przez reakcję z wodą. Jednak tu, na Krakatau, odnaleźliśmy tylko duże fragmenty pumeksu. Brak drobnego materiału wskazuje na to, że eksplozji nie wywołała woda, która dostała się do wnętrza wulkanu. Jeśli to nie woda spowodowała wybuch, to co było jego przyczyną? W gęstej dżungli na wyspie Rakata znajduje się gruba warstwa pumeksu wyrzuconego przez wulkan w 1883 roku. Ta wulkaniczna skała stanowi bezcenne źródło informacji o przebiegu i przyczynach erupcji. Znajdujemy tu duże kawałki węgla, drzewnego i pumeksu. Naprawdę duży kawał. A tu jest węgiel z drzew spieczonych przez popiół. Mamy tu więc piękną sekwencję warstw drobnoziarnistego pumeksu. Dalej kolejną warstwę, a już z mniejszymi pęcherzykami. A potem typowe osady piroklastyczne, aż do szczytu odsłonięcia. To jest kompletna sekwencja osadowa erupcji. Roztopione skały zalegające przez 200 lat w komorze wulkanicznej pod Krakatau miały jasną barwę i były stosunkowo chłodne. Po pierwszej erupcji w maju komora wulkaniczna została częściowo opróżniona, a puste miejsce zapełniła ciemna, bardzo gorąca magma z głębi ziemi. W efekcie powstała niezwykle groźna mieszanka. Gdy dwa rodzaje magmy zmieszały się pod wpływem wysokiej temperatury, wydzieliły się olbrzymie ilości gazów, które wytworzyły wystarczająco duże ciśnienie, by spowodować gigantyczny wybuch. W tym pumeksie widać oba rodzaje materiału, jaśniejszy i ciemniejszy, pochodzące z dwóch rodzajów magmy, które wywołały erupcję w 1883 roku. Jaśniejsza magma, która od dawna znajdowała się w komorze wulkanicznej, wymieszała się z ciemniejszą magmą, napływającą z wnętrza Ziemi. Pod wpływem wysokiej temperatury wydzieliły się olbrzymie ilości gazów, które doprowadziły do wzrostu ciśnienia i erupcji. Wymieszanie się dwóch rodzajów magmy było bezpośrednią przyczyną potężnego wybuchu Krakatau. Ponieważ wulkan znajdował się na samym środku cieśniny sundajskiej, eksplozja spowodowała olbrzymie zniszczenia. Dwie minuty po 10 rano 27 sierpnia 1883 roku Krakatau wybuchł jeszcze raz. Tym razem z taką siłą, że erupcję słyszano na obszarze 12% powierzchni Ziemi. Odgłos wybuchu słyszano w odległym o 3200 km Perth w Australii. O
oraz na odległej o 4800 km wyspie Rodriguez na Oceanie Indyjskim. Dziś wciąż jest to rekord odległości pokonanej przez dźwięk. To był kulminacyjny moment całej erupcji, jeden z najgłośniejszych, jeśli nie najgłośniejszy huk, jaki usłyszeli mieszkańcy naszej planety. Ludzie musieli się zastanawiać, czy to nie koniec świata, czy doświadczają tego tylko oni. W następstwie eksplozji, która zniszczyła wulkan, powstała kolejna fala tsunami. Tym razem ruszyła w stronę odległego o 37 km Ketimbang. Sombi, daj mi Janiego. Wypuśćcie je. Musimy uciec gdzieś wyżej. Tuż za osadą znajdowało się wzniesienie Rajabasa. Bejerynkowie mieli mnóstwo szczęścia. Udało im się uciec przed tsunami. Schronili się w chatce położonej 120 metrów nad poziomem morza na zboczu góry Rajabasa. Wszyscy tu zginiemy. Nie, z Batawii przyjdzie pomoc. Myślisz, że Batawia jeszcze istnieje? Do południa 27 sierpnia w Ketimbang zginęło 8038 mieszkańców, pozostawiając za sobą śmierć i zniszczenie. Tsunami parło w głąb zatoki Lampung, stopniowo zwalniając i zwiększając wysokość. Topografia terenu ma olbrzymi wpływ na tsunami. Fala spiętrza się w wąskich miejscach, takich jak ujścia rzeki Porty. To właśnie wydarzyło się w zatoce Lampung, gdzie tsunami spustoszyło niżej położone obszary.
Mieszkańcy rybackich wiosek na Sumatrze nie mieli żadnych szans. Fala, która wdarła się do zatoki, miała wysokość 24 metrów. Ściana wody przetaczała się przez wybrzeże przez kilka minut. Nikt nie miał szans przeżyć, jeśli nie znajdował się blisko wzniesienia i był w stanie zdążyć na nie wbiec. Tsunami poruszało się bowiem z prędkością biegnącego człowieka i niewielu ludzi było w stanie je prześcignąć. Na końcu zatoki Lampong, dokładnie na drodze tsunami, leżało miasto Telok Betong, największy port na południowej Sumatrze. Fala zniszczyła go całkowicie, zabijając 2263 ludzi. To ujście rzeki Kuripan, która wpada do zatoki Lampong. To doskonale pokazuje, jak Telok Betong wyglądało po przejściu tsunami, które wdarło się do zatoki, a potem wycofało. Wszystko było zniszczone i pokryte błotem, z którego wystawały kikuty drzew. Zniknęły wszystkie ślady ludzkiej bytności. W porcie Telok Betong znajdował się holenderski parowiec Brau. Jego pława cumownicza przypomina o tamtym kataklizmie. To jedyny pomnik upamiętniający indonezyjskie ofiary Krakatau. Fala powstała po wybuchu Krakatau, dorównująca siłą tsunami z 2004 roku, porwała parowiec Barrow wraz z 28-osobową załogą i przeniosła go w głąb lądu. Jego ostatnie miejsce spoczynku znajdowało się ponad 3 km od ujścia rzeki Kuripan. Początkowo Barrow kołysał się na wzburzonych wodach zatoki, a potem pojawiło się tsunami, które zerwało jego linę cumowniczą i wepchnęło go w górę rzeki. Tu właśnie zakończył swój żywot Barrow i 28 członków jego załogi. To miejsce leży w odległości ponad 3 km od zatoki i znajduje się na wysokości 10 metrów nad poziomem morza. Gdy miesiąc po erupcji znaleziono statek, okazało się, że jest w dobrym stanie. Wypełniał go popiół i błoto, ale jego silniki były sprawne i po niewielkim remoncie można było go ponownie zwodować. Jednak jego los był inny. Zostawiono go tutaj, by rdzewiał bezczynnie i po 50 latach praktycznie się rozpadł. Pozostał po nim tylko wielki kocioł. Dotrwał on tutaj do powodzi w roku 1979, po której pocięto go na złom. Sierpnia 1883 roku, godzina 16. Późnym popołudniem 27 sierpnia erupcja Krakatau dobiegła końca. Gdy opadł dym i popiół, okazało się, że wulkan zniknął. Madam. Proszę pani. Nie. Jani, nie. Jedną z ostatnich ofiar Krakatau był syn Beirinków. Poparzone i zatrute gazami wulkanicznymi dziecko zmarło krótko po kataklizmie. Raporty sporządzone tuż po erupcji wspominają o cudownym ocaleniu latarnika Tomanga. Ale jego żona i dziecko nie mieli tyle szczęścia.
Mimo osobistej tragedii, Tomang nadal wykonywał swoje obowiązki, ostrzegając przed niebezpieczeństwem statki przepływające przez cieśninę sundajską. Kilka godzin po ostatniej erupcji dramatyczne wieści obiegły cały świat. Pierwsze strony gazet zdominowały doniesienia o rosnącej liczbie ofiar. Śmierć poniosło 36 417 osób, a 165 miast i wiosek zostało zniszczonych. Do dziś żadna inna erupcja wulkanu nie miała tak tragicznych skutków. Większość ofiar zginęła w wyniku tsunami, a nie bezpośredniego wpływu materiałów wulkanicznych. Nawet dziś wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że po erupcji wulkanu większość ofiar zabijają potężne fale i lawiny. Do największych tragedii doszło właśnie w wyniku tych pośrednich skutków aktywności wulkanicznej. Wrzesień 1883 roku, dwa tygodnie później. Willem Beiering jeszcze przez wiele lat był wysokim urzędnikiem w Ketimbang. On i jego żona uznali, że ich obowiązkiem jest pomóc w odbudowie miasta. Zatrzymaj je i załóż własną bibliotekę. Mam coś dla pana. To pamiątka z naszej wyprawy. Tylko tyle zostało z Krakatau. Dziękuję. Wreszcie wracamy do Utrechtu. Wybuch Krakatau w 1883 roku był najbardziej niszczycielską erupcją wulkaniczną w udokumentowanej historii. Pochłonął życie 36 417 ludzi. Eksplozje wyrzuciły w powietrze 45 km sześciennych skał wulkanicznych. Resztki wulkanu zapadły się do pustej komory magmowej. Na powierzchni wody pozostała tylko południowa część wyspy Rakata oraz wyspy Verlaten i Lang. Gdybyśmy zebrali cały materiał wulkaniczny wyrzucony przez Krakatau i rozsypali go na Manhattanie, pokryłby go warstwą o grubości około 60 metrów. To świadczy o gigantycznej skali erupcji, jaka miała miejsce w 1883 roku. Wybuch żadnej bomby jądrowej nie może równać się z hukiem, jaki towarzyszył ostatniej erupcji Krakatau. Fale sejsmiczne obiegły Ziemię 7 razy i rejestrowano je jeszcze przez 5 dni. Krakatau znajdował się na terenie holenderskiej kolonii, ale to brytyjscy naukowcy udokumentowali efekty jego erupcji na całym świecie.
Dr Eleanor Haywood, meteorolog z Uniwersytetu w Reading, odwiedziła Królewskie Towarzystwo Naukowe w Londynie. Towarzystwo powstało w 1660 roku, by wspierać rozwój nauk przyrodniczych, ale w styczniu 1884 roku jego członkowie utworzyli komisję, której zadaniem było zbadanie globalnych skutków erupcji Krakatau. Dr Haywood bada zmiany w klimacie następujące po wielkich erupcjach wulkanicznych, zaś w archiwum towarzystwa znajduje się najpełniejszy zbiór dokumentów dotyczących Krakatau. To dla mnie? Tak, to dokumenty dotyczące komisji, a to protokoły z jej posiedzeń. Komisja skrupulatnie gromadziła dokumenty z całego świata. Zbierała wycinki z gazet, dzienniki pokładowe, raporty naukowe, a nawet zachęcała naocznych świadków, by opisywali efekty erupcji wulkanu. W efekcie powstał wyjątkowo wszechstronny raport na temat wybuchu Krakatau. Raport zaczyna się od opisu przyczyn wybuchu wulkanu i jego budowy geologicznej. Potem następuje opis gigantycznych fal morskich, a także powierzchniowej fali sejsmicznej, która siedmiokrotnie okrążyła Ziemię i została zarejestrowana od Australii po Oxford. Są też obszerne opisy dziwnych zjawisk optycznych, dostrzeżonych o zmroku oraz podczas wschodów i zachodów słońca. 29 sierpnia, Japonia. Słońce było krwisto-czerwone, a na jego tarczy widoczne były smugi czarnego dymu. Miesiąc później w hrabstwie Surrey, różowe pasy chmur o zachodzie słońca. Buenos Aires, koniec września. Przez półtorej godziny niebo żarzyło się, a słońce i księżyc zmieniły barwę. Takie doniesienia napływały przez kolejnych 5 lat, dostarczając meteorologom bezcennych informacji na temat rozprzestrzeniania się materiału wulkanicznego w atmosferze. Zmiany wyglądu nieba już kilka dni po erupcji potwierdziły istnienie na dużych wysokościach szybkich, stałych wiatrów, które przenosiły materiał wulkaniczny. Dziś te stałe wiatry są znane pod nazwą prądów strumieniowych, a ich odkrycie było kluczowe dla naszej obecnej wiedzy o zjawiskach meteorologicznych. Wulkan Krakatau wyrzucił w powietrze 45 km sześciennych materiału wulkanicznego. Cięższe okruchy skalne i popioły opadły na ziemię, ale cząsteczki dwutlenku siarki dostały się do górnych warstw atmosfery. W ciągu kilku dni niesiony przez prądy strumieniowe kwaśny aerozol rozprzestrzenił się nad 70% powierzchni Ziemi i zaczął odbijać promieniowanie słoneczne. W efekcie średnia temperatura obniżyła się o 0,5 stopnia Celsjusza. Ale ten proces miał także inny skutek. Niebo stało się krwisto-czerwone. W archiwach londyńskiego Muzeum Nauki znajduje się chyba najbardziej spektakularne świadectwo wpływu erupcji Krakatau na zjawiska atmosferyczne po drugiej stronie świata. Kustosz Wendy Sheridan pokazuje dr Haywood pracę wiktoriańskiego malarza Williama Ashcrofta. Od września 1883 roku przez 4 lata Ashcroft malował niebo widoczne z londyńskiej dzielnicy Chelsea. W efekcie powstała seria wyjątkowych pasteli.
To pierwsza seria 72 z 533 obrazów, które William Ashcroft zaczął malować w 1883 roku, gdy dostrzegł zmiany barwy nieba podczas zachodów słońca. Przez 4 lata malował niebo widziane z tego samego miejsca, dokumentując zmiany barw. Ta seria pokazuje bardzo żywe kolory, jaskrawą czerwień i żółcień widoczne na całym niebie. To czerwone zabarwienie było skutkiem rozpylenia w górnych warstwach atmosfery zawiesiny drobnych cząstek wyrzuconych przez wulkan Krakatau. Zabarwienie zależało od kąta, pod jakim promienie słoneczne przechodziły przez ten aerozol, dlatego najgłębszą czerwień można było zaobserwować podczas wschodów i zachodów słońca. W epoce czarno-białej fotografii wyjątkowe dzieła Ashcrofta stanowiły bezcenne źródło informacji o wpływie erupcji Krakatau na wygląd nieba nad Wielką Brytanią. Mimo upływu 122 lat historia Krakatau nie dobiegła końca. Choć erupcja w 1883 roku niemal całkowicie zniszczyła wulkan, z jego popiołów narodził się już następny. Pośrodku kaldery starego wulkanu wyrósł Anak Krakatau, czyli dziecko Krakatau, bardzo aktywny i szybko rosnący wulkan. Mike Rampino po raz pierwszy odwiedził Anak 26 lat temu. Teraz powrócił tu z indonezyjskim wulkanologiem doktorem Rudim Hadisantano, który towarzyszył mu podczas pierwszej wyprawy. W czasie swojego krótkiego życia wulkan zranił już 5 turystów i zabił jednego, którego trafiła bomba wulkaniczna wyrzucona z krateru. Dlatego władze odradzają wszystkim wyprawy na wyspę. Trudno się wspiąć. Jest bardzo stromy. Anak Krakatau pojawił się w grudniu 1927 roku po gwałtownej podwodnej erupcji. Od tamtej pory jego erupcje stają się coraz częstsze, a stożek wulkanu rośnie w tempie 5 metrów rocznie. Dziś Anak ma wysokość 790 metrów, niemal tyle samo co Krakatau w 1883 roku. Zajmuje obszar o powierzchni niemal 4 km kwadratowych i między rokiem 1992 a 2000 wyrzucił ponad 50 milionów ton materiału. Wydaje się więc, że Krakatau przygotowuje się do kolejnej potężnej eksplozji. Dochodzimy do głównego krateru. To główny krater. Ma średnicę około 200 metrów. Tam są fumarole. Anak Krakatau jest bacznie obserwowany przez indonezyjskich wulkanologów, którzy szczególną uwagę zwracają na gęstość magmy. Jaka temperatura? 110 stopni Celsjusza. Spodziewamy się, że w przyszłości stożek Anak Krakatau będzie dalej rósł,
Ale w końcu procesy zachodzące w głębi Ziemi spowodują, że do wulkanu dotrze gęstsza lawa, co zwiększy prawdopodobieństwo zakorkowania przewodu wulkanicznego i tym samym prawdopodobieństwo dużej eksplozywnej erupcji. Anak Krakatau będzie więc nadal rósł, a procesy działające głęboko w jego wnętrzu wcześniej czy później sprawią, że Krakatau ponownie wybuchnie z olbrzymią siłą. Jak pokazało tsunami, w roku 2004 historia lubi się powtarzać. Zaś dla mieszkańców Indonezji, żyjących w rejonie aktywnym geologicznie, nieprzewidywalna przyroda stanowi realne zagrożenie. Badania Shurmana, van der Stocka i członków Królewskiego Towarzystwa Naukowego stanowiły ważny krok na drodze do zrozumienia procesów geologicznych. Ale prawdziwym wyzwaniem jest nie tylko ich zrozumienie, ale także przewidywanie. Nie wolno nam niedoceniać niszczycielskiej potęgi przyrody. Erupcja Krakatau i tsunami w roku 2004 przypominają nam, że zamieszkujemy żywą planetę, której skorupa jest stale w ruchu. Potężne procesy zachodzące pod naszymi stopami mogą manifestować się niespodziewanie i powodować straszliwe tragedie. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany. Tekst Grzegorz Gredecki. Czytał Jan Czernielewski. Koniec świata, ale najgorsze miało dopiero nadejść. O godzinie 6:44 rano 27 sierpnia 1883 roku doszło do kolejnego wybuchu o sile 1000 bomb atomowych, który dosłownie rozerwał wyspę na strzępy. Przez niemal 100 lat wulkanolodzy próbowali dociec, dlaczego ta niewielka wyspa w środku archipelagu malajskiego eksplodowała z taką siłą. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, Mike Rampino wyruszył na jedyną istniejącą dziś część wulkanu, wyspę Rakata. Rampino po raz pierwszy odwiedził Krakatau w 1979 roku, by obejrzeć pozostałości po erupcji. Teraz powrócił tu z miejscowym przewodnikiem Samsulem, by potwierdzić swoją hipotezę. Pierwszy raz byłem tu z grupą naukowców, z którymi badałem materiał piroklastyczny będący pozostałością po erupcji z 1883 roku. Chodziło nam przede wszystkim o ustalenie, co wywołało tak potężny wybuch. Według pierwszej hipotezy o skali erupcji Krakatau zadecydowała woda morska, która wdarła się do wnętrza wulkanu i weszła w kontakt z niezwykle gorącą magmą. Jednak ta hipoteza upadła. Zastanawialiśmy się, czy gwałtownej eksplozji nie spowodowała woda, która dostała się do wnętrza wulkanu. W takich przypadkach wulkan wyrzuca bardzo drobne okruchy pumeksu, rozdrobnionego przez reakcję z wodą.
Jednak tu, na Krakatau, odnaleźliśmy tylko duże fragmenty pumeksu. Brak drobnego materiału wskazuje na to, że eksplozji nie wywołała woda, która dostała się do wnętrza wulkanu. Jeśli to nie woda spowodowała wybuch, to co było jego przyczyną? W gęstej dżungli na wyspie Rakata znajduje się gruba warstwa pumeksu wyrzuconego przez wulkan w 1883 roku. Ta wulkaniczna skała stanowi bezcenne źródło informacji o przebiegu i przyczynach erupcji. Sumbi, dziewczyna z wioski, zaczynała swój pierwszy dzień pracy jako niańka syna wysokiego urzędnika holenderskiego. Jego żona, pani Beering, która jako jedna z nielicznych Europejek w tym rejonie nie mogła bratać się z tubylcami, czuła się bardzo samotna. Jej dzienniki zawierają wyjątkowo dokładny opis erupcji. Nazywa się Jani. Jest cudowny. Pobaw się z nim przez chwilę. Idź już, mam wiele spraw. Willem Beering, mąż pani Beering, był odpowiedzialny za utrzymanie kolonialnego prawa i porządku w Ketimbang. Codziennie rano organizował naradę, na której omawiano problemy administracyjne. Beering był wszechstronnie wykształcony. Znał prawo koraniczne, miejscowe języki oraz podstawy geologii. Indonezja leży na 4000 wysp. Największe z nich to Jawa i Sumatra. Beieringowie mieszkali na południowym krańcu Sumatry, w Ketimbang, który od Krakatau dzieliło tylko 37 kilometrów. Tuż obok Krakatau przebiegał ruchliwy szlak morski, nazywany Cieśniną Sundajską. Zaś niedaleko wyspy znajdowały się nisko położone i gęsto zaludnione wybrzeża zachodniej Jawy i południowej Sumatry. W nadchodzących miesiącach to usytuowanie wyspy miało przynieść tragiczne konsekwencje. W ciągu kilku godzin wiadomości o katastrofie obiegły cały glob, a ówcześni naukowcy próbowali zrozumieć procesy geologiczne, które ją spowodowały. W tym programie, w oparciu o relacje i pamiętniki naocznych świadków, spróbujemy ustalić, co wydarzyło się w ciągu kilku miesięcy poprzedzających najsłynniejszą erupcję wulkanu. Marzec 1883 roku, 6 miesięcy przed erupcją. W 1883 roku Ketimbang, położony na południowym krańcu Sumatry, stanowił wysuniętą placówkę holenderskiego imperium kolonialnego. Wydawało się, że nic nie zakłóci codziennego rytmu życia w tej ludnej nadmorskiej osadzie, która znajdowała się 37 km od wyspy Krakatau.
Sumbi, dziewczyna z wioski, zaczynała swój pierwszy dzień pracy jako niańka syna wysokiego urzędnika holenderskiego. Jego żona, pani Bering, która jako jedna z nielicznych Europejek w tym rejonie nie mogła bratać się z tubylcami, czuła się bardzo samotna. Jej dzienniki zawierają wyjątkowo dokładny opis erupcji. Nazywa się Jani. Jest cudowny. Pobaw się z nim przez chwilę. Idź już, mam wiele spraw. Przez reakcję z wodą. Jednak tu, na Krakatau, odnaleźliśmy tylko duże fragmenty pumeksu. Brak drobnego materiału wskazuje na to, że eksplozji nie wywołała woda, która dostała się do wnętrza wulkanu. Jeśli to nie woda spowodowała wybuch, to co było jego przyczyną? W gęstej dżungli na wyspie Rakata znajduje się gruba warstwa pumeksu wyrzuconego przez wulkan w 1883 roku. Ta wulkaniczna skała stanowi bezcenne źródło informacji o przebiegu i przyczynach erupcji. Znajdujemy tu duże kawałki węgla, drzewnego i pumeksu. Naprawdę duży kawał. A tu jest węgiel z drzew spieczonych przez popiół. Mamy tu więc piękną sekwencję warstw drobnoziarnistego pumeksu. Dalej kolejną warstwę, a już z mniejszymi pęcherzykami. A potem typowe osady piroklastyczne, aż do szczytu odsłonięcia. To jest kompletna sekwencja osadowa erupcji. Roztopione skały zalegające przez 200 lat w komorze wulkanicznej pod Krakatau miały jasną barwę i były stosunkowo chłodne. Po pierwszej erupcji w maju komora wulkaniczna została częściowo opróżniona, a puste miejsce zapełniła ciemna, bardzo gorąca magma z głębi ziemi. W efekcie powstała niezwykle groźna mieszanka. Gdy dwa rodzaje magmy zmieszały się pod wpływem wysokiej temperatury, wydzieliły się olbrzymie ilości gazów, które wytworzyły wystarczająco duże ciśnienie, by spowodować gigantyczny wybuch. W tym pumeksie widać oba rodzaje materiału, jaśniejszy i ciemniejszy, pochodzące z dwóch rodzajów magmy, które wywołały erupcję w 1883 roku. Jaśniejsza magma, która od dawna znajdowała się w komorze wulkanicznej, wymieszała się z ciemniejszą magmą, napływającą z wnętrza Ziemi. Pod wpływem wysokiej temperatury wydzieliły się olbrzymie ilości gazów, które doprowadziły do wzrostu ciśnienia i erupcji. Wymieszanie się dwóch rodzajów magmy było bezpośrednią przyczyną potężnego wybuchu Krakatau. Ponieważ wulkan znajdował się na samym środku cieśniny sundajskiej, eksplozja spowodowała olbrzymie zniszczenia. Parowiec Barrow wraz z 28-osobową załogą i przeniosła go w głąb lądu. Jego ostatnie miejsce spoczynku znajdowało się ponad 3 km od ujścia rzeki Kuripan. Początkowo Barrow kołysał się na wzburzonych wodach zatoki, a potem pojawiło się tsunami, które zerwało jego linę cumowniczą i wepchnęło go w górę rzeki.
Tu właśnie zakończył swój żywot Barrow i 28 członków jego załogi. To miejsce leży w odległości ponad 3 km od zatoki i znajduje się na wysokości 10 metrów nad poziomem morza. Gdy miesiąc po erupcji znaleziono statek, okazało się, że jest w dobrym stanie. Wypełniał go popiół i błoto, ale jego silniki były sprawne i po niewielkim remoncie można było go ponownie zwodować. Jednak jego los był inny. Zostawiono go tutaj, by rdzewiał bezczynnie i po 50 latach praktycznie się rozpadł. Pozostał po nim tylko wielki kocioł. Dotrwał on tutaj do powodzi w roku 1979, po której pocięto go na złom. Sierpnia 1883 roku, godzina 16. Późnym popołudniem 27 sierpnia erupcja Krakatau dobiegła końca. Gdy opadł dym i popiół, okazało się, że wulkan zniknął. Madame. Proszę pani. Nie. Jani, nie. Jedną z ostatnich ofiar Krakatau był syn Beirinków. Poparzone i zatrute gazami wulkanicznymi dziecko zmarło krótko po kataklizmie. Raporty sporządzone tuż po erupcji wspominają o cudownym ocaleniu latarnika Tomanga. Ale jego żona i dziecko nie mieli tyle szczęścia. Gdy pierwsze fale dotarły do wybrzeży Jawy, zmniejszyły prędkość i wypiętrzyły się, pokazując prawdziwą potęgę tsunami. Dziś po starej latarni morskiej, Vanier, pozostały tylko masywne, grube na 2 metry fundamenty. Mimo że budynek latarni miał silną konstrukcję, nie wytrzymał spotkania z tsunami. W pierwszej chwili wydawało się, że latarnia przetrwa, ale potem uderzył w nią wielki, ważący przypuszczalnie około 600 ton fragment rafy koralowej, porwany z dna morza przez tsunami. Uderzenie przewróciło latarnię, a jej szczątki porwała woda. 2 lata później obok fundamentów starej latarni zbudowano nową.
Nowa latarnia ma wysokość 40 metrów. Taką samą wysokość miała największa fala. Patrząc w dół, trudno uwierzyć, że fala tsunami mogła być tak olbrzymia. Taka fala mogła całkowicie zniszczyć ten region. Należy pamiętać, że nie była to pojedyncza fala, jak te, które łamią się przy plaży. Fale tsunami miewają długość kilkuset metrów, a nawet kilku kilometrów. Jeśli taka potężna ściana wody wedrze się na ląd, zniszczy dosłownie wszystko. Bejeryńkowie mieli mnóstwo szczęścia. Udało im się uciec przed tsunami. Schronili się w chatce położonej 120 metrów nad poziomem morza na zboczu góry Rajabasa. Wszyscy tu zginiemy. Nie, z Batawii przyjdzie pomoc. Myślisz, że Batawia jeszcze istnieje? Do południa 27 sierpnia w Ketimbang zginęło 8038 mieszkańców, pozostawiając za sobą śmierć i zniszczenie. Tsunami parło w głąb zatoki Lampong, stopniowo zwalniając i zwiększając wysokość. Topografia terenu ma olbrzymi wpływ na tsunami. Fala spiętrza się w wąskich miejscach, takich jak ujścia rzeki Porty. To właśnie wydarzyło się w Zatoce Lampong, gdzie tsunami spustoszyło niżej położone obszary. Mieszkańcy rybackich wiosek na Sumatrze nie mieli żadnych szans. Fala, która wdarła się do zatoki, miała wysokość 24 metrów. Ściana wody przetaczała się przez wybrzeże przez kilka minut. Nikt nie miał szans przeżyć, jeśli nie znajdował się blisko wzniesienia i był w stanie zdążyć na nie wbiec. Tsunami poruszało się bowiem z prędkością biegnącego człowieka i niewielu ludzi było w stanie je prześcignąć. Na końcu zatoki Lampong, dokładnie na drodze tsunami, leżało miasto Telok Betong, największy port na południowej Sumatrze. Fala zniszczyła go całkowicie, zabijając 2263 ludzi. To ujście rzeki Kuripan, która wpada do zatoki Lampong. To doskonale pokazuje, jak Telok Betong wyglądało po przejściu tsunami, które wdarło się do zatoki, a potem wycofało. Wszystko było zniszczone i pokryte błotem, z którego wystawały kikuty drzew. Gdy popękała porcelana jego żony, dr Van der Stok zapisał godzinę. Była 10:55 rano. Początkowo sądził, że to trzęsienie ziemi. Zarejestrował pan wstrząs? Co pokazują instrumenty? To nie trzęsienie ziemi. Poczułem wstrząs, a pies... Daj pan spokój z psem, spójrz na to. Igła przesuwała się w poziomie. Te wibracje są przenoszone przez powietrze, a nie przez ziemię. To nie jest trzęsienie ziemi. Czyli to wulkan? Chyba tak. Wreszcie. Od dawna na to czekałem. Co mamy o wulkanach? Jednym z instrumentów pomiarowych w obserwatorium Van der Stoka był deklinometr,
którego niezwykle czułe igły były w stanie rejestrować najsłabsze drgania ziemi i powietrza. Patrząc na odczyt deklinometru, van der Stok zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z falą uderzeniową, której źródło znajdowało się w odległości niemal 150 km. Ale nawet van der Stok nie był w stanie przewidzieć skali zniszczeń, jakie miał spowodować Krakatau. Kapitan Lindemann był naocznym świadkiem pierwszej erupcji. Jego dziennik pokładowy stanowi bezcenne źródło informacji. Dwudziestego maja o godzinie 10:30 rano zaobserwowano erupcję wulkanu na wyspie Krakatau. Na naszych oczach nad wyspą uniósł się biały obłok, rósł w górę przez pół godziny i osiągnął wysokość 11 km. Następnie rozpostarł się jak parasol i niesiony zachodnim wiatrem przesłonił niemal całe niebo. Ta pierwsza erupcja była jednak tylko preludium wielkiego wybuchu. Krakatau w końcu obudził się ze snu. Wieczorem 26 sierpnia głośne eksplozje Krakatau słyszano już w odległej o 133 km Batawii. Wkrótce też popiół zaczął opadać na położony 37 km od wulkanu Ketimbang. Musimy uciekać. Przygotuję Janiego. Weźmy wodę i jedzenie. Muszę tu zostać. Musimy uciekać. Nie mogę opuścić mojego stanowiska. Słyszysz to? Bóg jeden wie, co się stanie za chwilę. Zostajemy. Muszę sprawdzić, co dzieje się w osadzie. Dwudziestego siódmego sierpnia 1883 roku, 5:30 rano. Wczesnym rankiem następnego dnia szary popiół dotarł do Batawii, nadając tropikalnemu miastu niespotykany tu zimowy wygląd. O 5:30 rano nastąpił pierwszy z czterech gigantycznych wybuchów Krakatau. Spływy piroklastyczne zeszły po zboczach wulkanu, a potężne osunięcia morskiego dna wywołały olbrzymie fale. Po chwili dostrzegły je załogi statków w cieśninie sundańskiej. Ketimbang. Sumbi, daj mi Janiego.
Wypuśćcie je. Musimy uciec gdzieś wyżej. Tuż za osadą znajdowało się wzniesienie Rajabasa. Bejerynkowie mieli mnóstwo szczęścia. Udało im się uciec przed tsunami. Schronili się w chatce położonej 120 metrów nad poziomem morza na zboczu góry Rajabasa. Wszyscy tu zginiemy. Nie, z Batavii przyjdzie pomoc. Schurman i Van der Stok sądzili, że gwałtowna erupcja dobiegła końca. Nie wiedzieli, że za 3 miesiące wyspę Krakatau rozsadzi gigantyczna eksplozja. Wulkanolog Mike Rampino stoi na krawędzi krateru wulkanu Bromo we wschodniej części Jawy. Krater Bromo ma podobne rozmiary co krater Krakatau, który ujrzał Schurman. Schurman w pewnym sensie był pionierem wulkanologii. W owym czasie nauka ta wciąż była w powijakach i niewiele wiedziano o zachowaniu wulkanów. Wyprawa na Krakatau była pierwszym studium przypadku, które dostarczyło nam informacji o działaniu wulkanów. Schurman postąpił bardzo rozważnie, zbierając próbki materiału wyrzuconego przez wulkan w pierwszej fazie erupcji. Oczywiście Schurman powinien był wiedzieć, że wyspa Krakatau była bardzo niebezpiecznym miejscem. Ale obaj uczestnicy tamtej wyprawy nie zdawali sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo się narażali. Dziś wulkanolodzy tacy jak Mike Rampino dobrze wiedzą, że zniszczenia na zboczach Krakatau zostały spowodowane przez tak zwany spływ piroklastyczny. Mieli dużo szczęścia, że w tamtym czasie wulkan był mniej aktywny, bo jego zbocza zostały zniszczone przez lawinę gorących popiołów, gazów i skał. Podczas pierwszej erupcji Krakatau wyrzucił w powietrze olbrzymie ilości popiołu, ale prawdziwe niebezpieczeństwo stanowiły potoki cięższego materiału spływające po jego zboczach.
Spływy piroklastyczne błyskawicznie spopielają wszystko, co stanie im na drodze. Musimy uciec gdzieś wyżej. Tuż za osadą znajdowało się wzniesienie Rajabasa. Bejerynkowie mieli mnóstwo szczęścia. Udało im się uciec przed tsunami. Schronili się w chatce położonej 120 metrów nad poziomem morza na zboczu góry Rajabasa. Wszyscy tu zginiemy. Nie, z Batavii przyjdzie pomoc. Myślisz, że Batavia jeszcze istnieje? Do południa 27 sierpnia w Ketimbang zginęło 8038 mieszkańców, pozostawiając za sobą śmierć i zniszczenie. Tsunami parło w głąb zatoki Lampong, stopniowo zwalniając i zwiększając wysokość. Topografia terenu ma olbrzymi wpływ na tsunami. Fala spiętrza się w wąskich miejscach, takich jak ujścia rzeki Porty. To właśnie wydarzyło się w Zatoce Lampong, gdzie tsunami spustoszyło niżej położone obszary. Mieszkańcy rybackich wiosek na Sumatrze nie mieli żadnych szans. Fala, która wdarła się do zatoki, miała wysokość 24 metrów. Ściana wody przetaczała się przez wybrzeże. Widać oba rodzaje materiału, jaśniejszy i ciemniejszy, pochodzące z dwóch rodzajów magmy, które wywołały erupcję w 1883 roku. Jaśniejsza magma, która od dawna znajdowała się w komorze wulkanicznej, wymieszała się z ciemniejszą magmą, napływającą z wnętrza Ziemi. Pod wpływem wysokiej temperatury wydzieliły się olbrzymie ilości gazów, które doprowadziły do wzrostu ciśnienia i erupcji. Wymieszanie się dwóch rodzajów magmy było bezpośrednią przyczyną potężnego wybuchu Krakatau. Ponieważ wulkan znajdował się na samym środku ciśniny sundajskiej, eksplozja spowodowała olbrzymie zniszczenia. Dwie minuty po 10 rano 27 sierpnia 1883 roku Krakatau wybuchł jeszcze raz. Tym razem z taką siłą, że erupcję słyszano na obszarze 12% powierzchni Ziemi. Odgłos wybuchu słyszano w odległym o 3200 km Perth w Australii. Oraz na odległej o 4800 km wyspie Rodriguez na Oceanie Indyjskim. Dziś wciąż jest to rekord odległości pokonanej przez dźwięk.
To był kulminacyjny moment całej erupcji, jeden z najgłośniejszych, jeśli nie najgłośniejszy huk, jaki usłyszeli mieszkańcy naszej planety. Ludzie musieli się zastanawiać, czy to nie koniec świata, czy doświadczają tego tylko oni. W następstwie eksplozji, która zniszczyła wulkan, powstała kolejna fala tsunami. Tym razem ruszyła w stronę odległego o 37 km Ketimbang. Sombi, daj mi Janiego. Morskiego dna wywołały olbrzymie fale. Po chwili dostrzegły je załogi statków w cieśninie sundańskiej. Mój Boże! Obróć statek dziobem do fal. Gdy pierwsze fale dotarły do wybrzeży Jawy, zmniejszyły prędkość i wypiętrzyły się, pokazując prawdziwą potęgę tsunami. Dziś po starej latarni morskiej, Vanier, pozostały tylko masywne, grube na 2 metry fundamenty. Mimo że budynek latarni miał silną konstrukcję, nie wytrzymał spotkania z tsunami. W pierwszej chwili wydawało się, że latarnia przetrwa, ale potem uderzył w nią wielki, ważący przypuszczalnie około 600 ton fragment rafy koralowej, porwany z dna morza przez tsunami. Uderzenie przewróciło latarnię, a jej szczątki porwała woda. 2 lata później obok fundamentów starej latarni zbudowano nową. Nowa latarnia ma wysokość 40 metrów. Taką samą wysokość miała największa fala. Niestety nie było to zdarzenie wyjątkowe. Takie katastrofy miały miejsce wcześniej i na pewno wydarzą się w przyszłości. Przed 122 laty podobna klęska żywiołowa nawiedziła ten sam aktywny geologicznie rejon Indonezji. Nie była jednak spowodowana przez podwodne trzęsienie ziemi, jak grudniowe tsunami, lecz przez wulkan Krakatau. W tym filmie opowiemy o jego wybuchu, a przy okazji przedstawimy pierwsze nieporadne próby zrozumienia potęgi sił drzemiących wewnątrz ziemi.
Krakatau. Wczesnym rankiem 20 maja 1883 roku grupa rybaków, która akurat przebywała na wyspie Krakatau, zaobserwowała początek erupcji wulkanu. Wkrótce Indonezję miał nawiedzić straszliwy naturalny kataklizm. Kilka miesięcy później wyspę rozsadziła eksplozja, której siła równała się wybuchowi 150 milionów ton trotylu. Jej huk było słychać na 1/12 powierzchni Ziemi. Duże ciśnienie, by spowodować gigantyczny wybuch. W tym pumeksie widać oba rodzaje materiału, jaśniejszy i ciemniejszy, pochodzące z dwóch rodzajów magmy, które wywołały erupcję w 1883 roku. Jaśniejsza magma, która od dawna znajdowała się w komorze wulkanicznej, wymieszała się z ciemniejszą magmą, napływającą z wnętrza Ziemi. Pod wpływem wysokiej temperatury wydzieliły się olbrzymie ilości gazów, które doprowadziły do wzrostu ciśnienia i erupcji. Wymieszanie się dwóch rodzajów magmy było bezpośrednią przyczyną potężnego wybuchu Krakatau. Ponieważ wulkan znajdował się na samym środku cieśniny sundajskiej, eksplozja spowodowała olbrzymie zniszczenia. Dwie minuty po 10 rano 27 sierpnia 1883 roku Krakatau wybuchł jeszcze raz. Tym razem z taką siłą, że erupcję słyszano na obszarze 12% powierzchni Ziemi. Odgłos wybuchu słyszano w odległym o 3200 km Perth w Australii. Oraz na odległej o 4800 km wyspie Rodriguez na Oceanie Indyjskim. Dziś wciąż jest to rekord odległości pokonanej przez dźwięk. To był kulminacyjny moment całej erupcji, jeden z najgłośniejszych, jeśli nie najgłośniejszy huk, jaki usłyszeli mieszkańcy naszej planety. Ludzie musieli się zastanawiać, czy to nie koniec świata, czy doświadczają tego tylko oni. W następstwie eksplozji, która zniszczyła wulkan, powstała kolejna fala tsunami. Tym razem ruszyła w stronę odległego o 37 km Ketimbang.
zombie. Daj mi Janiego. Sześć minut po 13 w niedzielę 26 sierpnia 1883 roku. Wszystkie cztery kratery na wyspie Krakatau zaczęły nagle wyrzucać olbrzymie ilości materiału wulkanicznego. Gigantyczne ciśnienie narastające przez stulecia musiało w końcu znaleźć ujście. Rozpoczęła się największa erupcja wulkanu w udokumentowanej historii ludzkości. Za kilka godzin siły uwolnione podczas potężnej eksplozji wulkanu miały zniszczyć gęsto zaludnione wybrzeża zachodniej Jawy i południowej Sumatry. Gdy w porze obiadowej 26 sierpnia rozpoczęła się erupcja wulkanu, sytuacja pogarszała się z godziny na godzinę. Co 10 minut następowały potężne eksplozje, a nad wulkanem unosił się wielki słup pary i popiołu, który wkrótce osiągnął wysokość 25 kilometrów. Na statki przepływające przez cieśninę sundajską spadły olbrzymie ilości popiołu. Późnym popołudniem było już tak ciemno, że ludzie z trudem mogli dostrzec własne ręce. Zombie, daj mi Janiego. Wypuśćcie je. Musimy uciec gdzieś wyżej. Tuż za osadą znajdowało się wzniesienie Rajabasa.
Bejerynkowie mieli mnóstwo szczęścia. Udało im się uciec przed tsunami. Schronili się w chatce położonej 120 metrów nad poziomem morza na zboczu góry Rajabasa. Wszyscy tu zginiemy. Nie, z Batavii przyjdzie pomoc. Myśli? Mike Rampino jest profesorem geologii w Uniwersytecie Nowojorskim. Jego badania dają odpowiedź na pytanie, dlaczego wybuch Krakatau był tak potężny. Po raz pierwszy od 26 lat ponownie odwiedził Indonezję. Erupcja Krakatau w 1883 roku jest jedną z najważniejszych erupcji w historii nauki. Miała decydujące znaczenie dla rozwoju wulkanologii. Po raz pierwszy do wybuchu doszło na oczach wielu obserwatorów rozrzuconych na lądach i oceanach całego świata, dzięki czemu uzyskaliśmy globalny obraz tego zjawiska. To really get a global synoptic picture of what happens when a large volcanic eruption takes place. Zniszczenia nie były spowodowane przez erupcję, lecz tak jak w 2004 roku, przez wywołaną przez nią falę tsunami. Wulkanolog Bill Maguire z Uniwersytetu Londyńskiego jest specjalistą od tsunami, ale szczególnie interesuje go tsunami towarzyszące erupcji Krakatau. W tamtym czasie nikt nie wiedział, że wulkan położony 30 km od brzegów Jawy stanowi takie zagrożenie. Choć na wyspę opadały popioły i w oddali było widać płomienie, nie wiedziano, że może dojść do kataklizmu. Po prostu nie wiedziano wtedy, że po erupcji pojawi się tsunami. Aby przekonać się, jak Krakatau wyglądał w 1883 roku, Mike Rampino pojechał do parku narodowego Tengger Bromo we wschodniej części Jawy. Indonezja jest największym skupiskiem wulkanów na świecie. Znajduje się tu 17% wszystkich czynnych wulkanów. O świcie ze szczytu góry Penanjakan widać rząd wulkanów stojących w odstępach kilku kilometrów. To perła Indonezji. Piękno zrodzone z pierwotnej siły. Mam coś dla pana. To pamiątka z naszej wyprawy. Tylko tyle zostało z Krakatau. Dziękuję. Wreszcie wracamy do Utrechtu. Wybuch Krakatau w 1883 roku był najbardziej niszczycielską erupcją wulkaniczną w udokumentowanej historii. Pochłonął życie 36 417 ludzi. Eksplozje wyrzuciły w powietrze 45 km sześciennych skał wulkanicznych.
Resztki wulkanu zapadły się do pustej komory magmowej. Na powierzchni wody pozostała tylko południowa część wyspy Rakata oraz wyspy Verlaten i Lang. Gdybyśmy zebrali cały materiał wulkaniczny wyrzucony przez Krakatau i rozsypali go na Manhattanie, pokryłby go warstwą o grubości około 60 metrów. To świadczy o gigantycznej skali erupcji, jaka miała miejsce w 1883 roku. Wybuch żadnej bomby jądrowej nie może równać się z hukiem, jaki towarzyszył ostatniej erupcji Krakatau. Fale sejsmiczne obiegły Ziemię 7 razy i rejestrowano je jeszcze przez 5 dni. Krakatau znajdował się na terenie holenderskiej kolonii, ale to brytyjscy naukowcy udokumentowali efekty jego erupcji na całym świecie. Dr Eleanor Haywood, meteorolog z Uniwersytetu w Reading, odwiedziła Królewskie Towarzystwo Naukowe w Londynie. Towarzystwo powstało w 1660 roku, by wspierać rozwój nauk przyrodniczych, ale w styczniu 1884 roku jego członkowie utworzyli komisję, której zadaniem było zbadanie globalnych skutków erupcji Krakatau. Dr Haywood bada zmiany w klimacie następujące po wielkich erupcjach wulkanicznych, zaś w archiwum towarzystwa znajduje się najpełniejszy zbiór dokumentów dotyczących Krakatau. Tylko tyle zostało z Krakatau. Dziękuję. Wreszcie wracamy do Utrechtu. Wybuch Krakatau w 1883 roku był najbardziej niszczycielską erupcją wulkaniczną w udokumentowanej historii. Pochłonął życie 36 417 ludzi. Eksplozje wyrzuciły w powietrze 45 km sześciennych skał wulkanicznych. Resztki wulkanu zapadły się do pustej komory magmowej. Na powierzchni wody pozostała tylko południowa część wyspy Rakata oraz wyspy Verlaten i Lang. Gdybyśmy zebrali cały materiał wulkaniczny wyrzucony przez Krakatau i rozsypali go na Manhattanie, pokryłby go warstwą o grubości około 60 metrów. To świadczy o gigantycznej skali erupcji, jaka miała miejsce w 1883 roku. Wybuch żadnej bomby jądrowej nie może równać się z hukiem, jaki towarzyszył ostatniej erupcji Krakatau. Fale sejsmiczne obiegły Ziemię 7 razy i rejestrowano je jeszcze przez 5 dni. Krakatau znajdował się na terenie holenderskiej kolonii, ale to brytyjscy naukowcy udokumentowali efekty jego erupcji na całym świecie. Dr Eleanor Haywood, meteorolog z Uniwersytetu w Reading, odwiedziła Królewskie Towarzystwo Naukowe w Londynie. Towarzystwo powstało w 1660 roku, by wspierać rozwój nauk przyrodniczych, ale w styczniu 1884 roku jego członkowie utworzyli komisję, której zadaniem było zbadanie globalnych skutków erupcji Krakatau. Dr Haywood bada zmiany w klimacie następujące po wielkich erupcjach wulkanicznych, zaś w archiwum towarzystwa znajduje się najpełniejszy zbiór dokumentów dotyczących Krakatau. To dla mnie? Tak, to dokumenty dotyczące komisji.